Jest ze mną obiecany gość w studiu. Twórca animacji i muzyki komputerowej, Tomasz Ostrowski. Witam cię. Cześć, bardzo serdecznie. Witam. Powiedz mi, jesteś samoukiem. Od czego zaczynałeś? Od muzyki generalnie. To było kilkanaście lat temu, kiedy usiadłem przy małych organkach i okazało się, że wciskając te klawisze coś mi wychodzi. No i cóż, później rodzice starali się inwestować w moje zabawki, które stawały się zabawki oczywiście muzyczne. Coraz droższe. Tak, no powiedzmy coraz bardziej poważne. O. I to na pewno pomagało w rozwoju mojej muzyki. A jak jest z klipami? Bo mamy twoje klipy, one na pewno zabrały ci bardzo dużo czasu, żeby je zrobić. Powiedz, ile pracujesz nad jednym klipem? No powiedzmy, że klipy, które robiłem wcześniej, były to klipy wyłącznie zawierające animację komputerową, tak, one były najbardziej czasochłonne. Powiem szczerze, nad pierwszym swoim klipem Virtualer pracowałem jakiś rok z kawałkiem. Ale codziennie od rana do wieczora, czy kilka godzin? To znaczy nie wkładałem w to aż tyle czasu. Robiłem wtedy, kiedy miałem wolny czas, czyli powiedzmy, nie wiem, parę godzin dziennie. A powiedz, jak jest z utworami, które tworzyłeś 10 lat temu, czy jeszcze dawniej? Czy czasami wracasz do nich i przerabiasz je, tworzysz z nich bazę do nowych utworów? Tak, ja myślę, że to jest w ogóle fajna sprawa. Czasami taki odkryty, otrzepany z kurzu numer, który gdzieś na kasecie przez przypadek się usłyszy, może teraz nabrać dopiero światła dziennego i tego nasycenia. On może być w innym numerze z inną aranżacją o wiele lepiej wyglądać, o wiele lepiej brzmieć niż kiedyś. A co byś powiedział na to, żebyśmy zobaczyli twój klip Space Holidays? No bardzo chętnie. Cieszę się, że prawie sam go mogę zapowiedzieć. Space Holidays i Tomasz Ostrowski.